Hejka! Mam na imię Sonia. Jestem lunatyczką. Jeśli mało wiecie o lunatykowaniu, to z mojej historii dowiecie się więcej. Każdy może lunatykować, jednak najczęściej są to dzieci i nastolatkowie. To, że jestem lunatyczką, odkryliśmy, gdy miałam 8 lat. Pewnej nocy weszłam do sypialni rodziców i obudziłam mamę, potrząsając ją. Kiedy próbowała zrozumieć, o co chodzi, mocno ją uderzyłam. Wyszłam z sypialni, nim mama zdążyła się uspokoić. Kiedy wychodziłam, mówiłam rzeczy typu: Daj mi to, to moje. Moi rodzice od razu wstali i poszli za mną. Najpierw sprawdzili mój pokój. Kiedy zobaczyli, że mnie tam nie ma, zaczęli szukać po całym domu, ale nie mogli mnie znaleźć. Trochę się więc zmartwili. Zgadnijcie, gdzie mnie znaleźli. W wannie. Początkowo mnie tam nie zauważyli, bo położyłam się w wannie i zasunęłam zasłonę. Kiedy mój tata w końcu odciągnął zasłonę, zobaczył, że śpię w wannie. Niestety, moja mama przechodziła cały tydzień z podbitym okiem. Powiedziała mi chyba, że wpadła na drzwi. Prawdziwą wersję opowiedziała mi dopiero w zeszłym roku ze śmiechem. Oczywiście było mi przykro, że ją pobiłam, ale w porównaniu z innymi rzeczami, które mi się przydarzyły z powodu lunatykowania, ten incydent był całkiem niewinny, szczególnie z tą jedną, która wydarzyła się pewnej nocy. Pewnie się ze mną zgodzicie, kiedy o tym usłyszycie. Ale pozwólcie, że najpierw opowiem Wam trochę więcej o lunatykowaniu. Widzieliście lunatyków w filmach? Chodzą jak zombie z wyciągniętymi przed siebie rękoma. To fikcja. Lunatykowanie ma miejsce w najgłębszej fazie snu, jednak z jakiegoś powodu mózg pozwala wtedy ciału przemieszczać się. Naukowcy na razie nie odkryli, dlaczego tak się dzieje. Niektórzy podczas lunatykowania jedzą, a nawet godzinami prowadzą samochód. Mówiono mi, że podczas lunatykowania mam oczy jak lalka. Mimo, że są otwarte, to nie mają wyrazu, są puste. Dzięki pamięci jestem w stanie chodzić w ciemności, jakby było jasno. Na przykład z łatwością odnajduję drzwi. Raz wynajęliśmy dom na wakacje. Lunatykowałam tam już pierwszej nocy. W domu, w moim pokoju, drzwi są po lewej stronie łóżka. A w tym domu były po prawej. Nie znałam przestrzeni zbyt dobrze, więc poszłam na lewo. Rodzice obudzili się na dźwięk drapania dochodzący z mojego pokoju i pobiegli do niego. Drapałam ręką po ścianie, szukając drzwi. Moje paznokcie robiły niezły hałas. Lekarze zazwyczaj określają lunatykowanie jako zaburzenie zachowania, a nie chorobę. Nadal nie wiedzą, co je powoduje, jednak są prawie pewni, że to genetyczne. Jeśli więc lunatykujesz, to w twojej rodzinie najprawdopodobniej jest też inny lunatyk. U mnie jest to ciocia. Pewnej nocy, kiedy moja mama mieszkała jeszcze ze swoimi rodzicami, wstała w nocy do łazienki i zobaczyła siostrę w salonie. Odkurzała podłogę. Moja mama wiedziała, że jej siostra lunatykuje, ale pomyślała, że sprząta, bo coś rozsypała. Jednak potem zobaczyła, że odkurzacz nie był podłączony do prądu. A cioci wydawało się, że naprawdę odkurza. Opowiem wam jeszcze jedną historię o mojej cioci. Pewnej nocy myślała, że poduszka jest jej małą córeczką. Spanikowała obracając poduszką jak szalona. Jej mąż się obudził i przez chwilę ją obserwował. Zapytał: Kochanie, co robisz? A ona zapłakała: Gdzie jest jej głowa? Pomóż mi! Nie mogę znaleźć jej głowy! Chcę jeszcze powiedzieć Wam o budzeniu lunatyków. Wiele osób myśli, że jeśli obudzi lunatyka, to ten na skutek szoku umrze. Tak, ludzie naprawdę w to wierzą. Nie wiem, kto to wymyślił. Jednak z pewnością jest to miejska legenda. Interesuję się lunatykowaniem od dawna i nie słyszałam o ani jednym przypadku, aby ktoś umarł, bo go wybudzono. Jednak to prawda, że obudzony lunatyk może być zagubiony, a nawet agresywny. Dlatego nie zaleca się tego robić. Zamiast tego lunatyka najlepiej ostrożnie zaprowadzić do łóżka i pomóc mu się położyć. Moi rodzice to wiedzą, dlatego nigdy mnie nie budzili. Ale ja sama raz się obudziłam. Krótko wam o tym opowiem. Moja mama od lat robi zsiadłe mleko. Pewnej nocy zaczęłam lunatykować i poszłam prosto do kuchni. Wzięłam pojemnik ze zsiadłym mlekiem i postawiłam go na podłodze. Potem zdjęłam pokrywkę i weszłam do środka. Nie mam pojęcia, dlaczego to zrobiłam. To jedyna zaleta bycia lunatykiem. Nikt cię nie ocenia, bo robisz to nieświadomie. Tamtej nocy, po skończeniu robienia nie wiadomo czego ze siadłym mlekiem, postanowiłam wrócić do łóżka. Lecz stopę miałam nadal w mleku, więc poślizgnęłam się i upadłam. I tak się obudziłam. Kiedy z bólem otworzyłam oczy, zobaczyłam pojemnik tuż obok mnie. Na szczęście nie uderzyłam się w głowę. Czułam, że mam mokre stopy. Dotknęłam ich, po kostki były w jogurcie. Mój szok trwał dobre 15 czy 20 sekund. Jednak jak widzicie, nadal żyje. Mimo tego, że obudziłam się w wielkim szoku. Myślę, że już dobrze rozumiecie lunatykowanie. W końcu mogę Wam opowiedzieć o najniebezpieczniejszej, najgłupszej i najśmieszniejszej historii, związanej z lunatykowaniem. Zacznę od tego, że w moim pokoju stoją teraz dwa łóżka: jedno moje, a jedno mojej mamy. Śpi teraz ze mną w pokoju. Musiałyśmy usunąć z niego wszystkie inne rzeczy. Na okno założyłyśmy specjalną blokadę. Przed spaniem zamykamy też drzwi na klucz. Moja mama trzyma klucz przy sobie. Jak myślicie, dlaczego rodzice podjęli tak drastyczne środki? Dlaczego tak się nagle zmartwili, mimo że lunatykuje już od lat? Zrozumiecie, kiedy opowiem wam, co się stało dwa i pół miesiąca temu. Zapomniałam o jednym fakcie. Lunatycy nie lunatykują co noc. Badania spekulują, co wywołuje lunatykowanie. Jednak wszystko zależy od konkretnej osoby. Ja zazwyczaj lunatykuję ze stresu. Na przykład po przeprowadzce do nowego mieszkania, po kłótni rodziców albo przed ważnym sprawdzianem. Historia, którą zaraz opowiem, wydarzyła się po bardzo stresującym dniu. Mojego tatę niesłusznie zwolniono z pracy, w której spędził 13 lat. Pierwszy raz w życiu widziałam, jak płacze. Nie mógł pogodzić się z tym, co się stało. Jego stan bardzo mnie zasmucił. Tej nocy długo nie mogłam zasnąć. Wiele godzin płakałam, aż padłam ze zmęczenia. Kiedy się obudziłam, byłam w innym domu, w łóżku ze sparaliżowaną 80-letnią kobietą. Nawet nie wiecie, jak się przeraziłam. Była pierwszą osobą, którą zobaczyłam po otwarciu oczu. Patrzyła na mnie szeroko otwartymi niebieskimi oczami. Nie mogła zareagować, ponieważ nie mogła ani mówić ani ruszać się, jednak wiedziałam, że jest tak samo przerażona jak ja. Następnego dnia zamieniliśmy się statą w detektywów i ustaliliśmy wydarzenia poprzedniej nocy. Okazało się, że wystarczyły trzy kroki i znalazłam się w łóżku obok pani Krawczyk. Krok pierwszy lot z okna. Ustaliliśmy, że wyszłam z łóżka około 4.30 rano. Rodzice twierdzą, że rano moje drzwi były zamknięte. Czyli nie chodziłam po domu. Kiedy lunatykuję, często otwieram drzwi, lecz nigdy ich nie zamykam. Czyli poszłam prosto do okna. Nie wiem, co mi się śniło. W każdym razie otworzyłam okno na oścież i weszłam na parapet. A potem po prostu schronęłam na dół z trzeciego piętra. Spadłam na markizę poniżej, a potem pofrunęłam na parasol na patio pizzerii, jakbym skakała na trampolinie. Wtedy już chyba nie spałam, bo pamiętam, jak uderzałam w parasol. W tym stanie trudno mi odróżnić sen od rzeczywistości, także myślałam, że to sen. W sumie była to naturalna reakcja, bo to, co się działo, było całkiem nadzwyczajne. Część z tych upadków nagrały kamery z pobliskich sklepów. Nagrania wyglądają jak rodem z Hollywoodzkich filmów. Teraz się z tego śmieję, ale moi rodzice długo nie mogli pozbierać się po ich obejrzeniu. Krok drugi: szalony bieg. Jak się okazało, w pizzerii na nocnej zmianie pracował uchodźca. Wybiegł z niej, kiedy usłyszał hałas i zobaczył mnie, dziewczynę, która bezpiecznie wylądowała dzięki markizie i parasolowi i która spała jak dziecko na chodniku. Sprawdził mi puls, by stwierdzić, czy żyję. W tym momencie otworzyłam oczy i, zanim zorientował się, co się dzieje, zaczęłam biec. A on zaczął biec za mną. Krzyczał, chciałem ci tylko pomóc! Pewnie się bał, że wpadnie w tarapaty, ponieważ przebywał w kraju nielegalnie. Przez jakiś czas biegłam, a on mnie gonił. W końcu dał za wygraną, bo miał nadwagę i się zmęczył. Dacie wiarę, że biegłam śpiąc? Cóż, właśnie tak było. I w końcu krok trzeci. Wejście do mieszkania przez okno. Tutaj niestety brak świadków. Lokatorzy mieszkania, do którego weszłam, mówią, że ich kot Bella latem wchodzi i wychodzi tym oknem. Kot korzysta z okna pani Krawczyk, bo zawsze jest otwarte. Jednak tej nocy to nie Bella z niego skorzystała. Nie wiem, jakim cudem mi się to udało, ale wspięłam się przez okno i poszłam prosto do łóżka. Pani Krawczyk się obudziła, ale nie mogła zareagować przez swój paraliż. Jak widzicie, moja mama ma dobry powód, by spać w moim pokoju. Zamki też są tam nie bez powodu. Dzięki za wysłuchanie. Jeśli chcecie wysłać nam swoją historię, adres znajdziecie w opisie pod filmem. Pa! Hej! Jestem Basia. Mam 18 lat. W ciągu ostatnich dwóch lat schudłam 72 kilo i teraz wyglądam tak. Nie było to łatwe. Musiałam pokonać wiele przeszkód. Niestety, jedną z nich była moja bliźniaczka Marta. Opowiem wam tę historię od początku i mam nadzieję, że zainspiruje wszystkich, którzy też chcą schudnąć. Marta i ja jesteśmy bliźniaczkami jednojajowymi. Mimo, że wyglądamy identycznie, mamy zupełnie inne osobowości. Dla przykładu, ja jestem introwertyczką. Lubię spędzać czas sama. A Marta lubi mieć towarzystwo. Zawsze jest otoczona innymi ludźmi. Ja w ogóle nie mam ambicji, a Marta kocha rywalizację. Bardzo nie lubi przegrywać, nawet kiedy gra na konsoli. Ja bałaganie. Marta kocha organizację i porządek. Ja się zawsze spóźniam. Ona zawsze jest punktualna. Mimo, że jesteśmy bliźniaczkami, nie jesteśmy jak dwie krople wody. Bardziej jak. Ogień i woda. Kompletnie inne. Jedną z rzeczy, która nas bardzo różni, jest apetyt. Wiecie, jak to się mówi. Jedni żyją, by jeść, inni jedzą, by żyć. Ja należę do pierwszej grupy, bo kocham jeść. Jedząc drugie śniadanie, myślę już o tym, co zjem na obiad. Podczas gdy Marta je tylko tyle, by przeżyć. A nawet zapomina o jedzeniu. Bardzo szybko się najada i zawsze pierwsza odchodzi od stołu. Tak jak się domyślacie, ja od małego byłam otyła, a Marta chuda. W podstawówce nikt nie wierzył, że jesteśmy bliźniaczkami. Niemożliwe, nie jesteście bliźniaczkami! Ty jesteś o 3-4 lata starsza! Mówili. Podobało mi się, że myślą, że jestem starsza. Wkurzałam Martę mówiąc: Ja urosłam, a ty nadal jesteś smarkulą. W gimnazjum ważyłam już bardzo dużo jak na swój wiek. Marta ważyła 35 kg, a ja 74. Po kilku złych doświadczeniach, zrozumiałam, że nadwaga nie jest powodem do dumy. Bycie poniżaną ze względu na wygląd stało się dla mnie codziennością. Koledzy z klasy codziennie wymyślali mi nowe wyzwiska. Po przyjściu do domu szłam prosto do łazienki i płakałam. Najgorsze było to. Że Marta się do nich przyłączyła i też się ze mnie nabijała. Podczas każdego posiłku mówiła przykre rzeczy. Uważaj, nie zjedz talerza! Nie wierzę, że nadal się mieścisz na tym krześle. Jedz mniej, zostaw trochę jedzenia dla dzieci z Afryki. Z biegiem czasu stawała się coraz bardziej okrutna. Wstydziła się mnie i przy każdej okazji dawała mi to odczuć. Bez wsparcia siostry moje życie stało się jeszcze trudniejsze. Nie miałam przyjaciół. I tak byłam już introwertyczką, a teraz stałam się aspołeczna. Pewnie słyszeliście, że bliźnięta łączy silna więź. Ja ją odczuwałam i bardzo kochałam siostrę. Ale Marta tego nie podzielała. Kiedyś myślałam, że też mnie kocha. Myślałam, wstydzi się mnie, bo mam nadwagę, odrzuca mnie, bo nie chce być ze mną kojarzona. Może kiedyś tak było, ale Marta się zmieniła. Z jej czynów jasno wynikało, że mnie nienawidzi. Dziewczyna, którą ciągle poniżano, z którą nikt nie chciał się przyjaźnić, była jej siostrą. Tak szczerze, rozumiałam ją. To normalne, że mnie nienawidziła. Bo ja nienawidziłam siebie. Skoro miałaś tyle problemów, to czemu nie próbowałaś schudnąć? Zapytacie. Macie rację. Powinnam była schudnąć. Wiedziałam o tym. Od dzieciństwa próbowałam różnych diet. Ale z każdej rezygnowałam po jednym dniu. Rzucałam się na jedzenie, gdy tylko zgłodniałam. Kiedy teraz o tym myślę, wiem, że nie mogło być inaczej. Bo jedzenie było moją ucieczką. Byłam szczęśliwa, kiedy jadłam. Miałam okropne życie. Nic prócz jedzenia nie sprawiało mi radości. Dlatego nie mogłam przestać jeść. Tak naprawdę miałam depresję. A obżeranie się było moim antydepresantem. Jak więc udało mi się schudnąć? Pamiętacie, jak powiedziałam, że zawsze się spóźniam? Trudno w to uwierzyć, ale właśnie dzięki temu podjęłam decyzję, która zmieniła moje życie. Gdy opowiadam tę historię, najpierw zawsze płaczę, a potem się śmieję. Sprawdźmy, czy tak samo będzie tym razem. Tamtego dnia kończyłam 16 lat. Oczywiście, Marta też. Mieli przyjść do nas nasi dziadkowie. Rano mama powiedziała: Bądź w domu o 17. Mama zawsze tak robi. Co roku urządza nam urodziny niespodziankę. Nie wspomina nic o imprezie. Po prostu mówi, o której mamy być w domu. Od trzech lat Marta i ja nie kupowałyśmy sobie prezentów. Jakbyśmy się umówiły. Po prostu przestałyśmy kupować sobie prezenty. Ale tamten rok był wyjątkowy. Byłam pewna, że Marta nie pamięta, co obiecałyśmy sobie przed laty. Byłyśmy wtedy w przedszkolu. Pewnego dnia Marta zapytała, myślisz, kiedy będziemy dorosłe? Wiedziałyśmy, że mama zaszła w ciążę z nami mając 18 lat. Skoro więc w wieku 18 lat zostaje się mamą, to 16 może być początkiem dorosłości. A to oznaczało, że nasze dzieciństwo skończyłoby się w 16 urodziny. Będziemy musiały kupić sobie dorosłe prezenty. A co było dorosłym prezentem? Oczywiście kwiaty. Tata zawsze dawał mamie kwiaty na specjalne okazje. Mama je uwielbiała. Oznaczało to, że dorośli kochają kwiaty. Dla uczczenia dorosłości w szesnaste urodziny obiecałyśmy kupić sobie nawzajem kwiaty. Tamtego dnia obiecałyśmy sobie, że tak zrobimy. Lata minęły i oto nadszedł czas na spełnienie obietnicy. Ponieważ zawsze się spóźniałam, kwiaty też kupiłam w ostatniej chwili. Kiedy szłam do metra, zobaczyłam, że jest już szesnasta trzydzieści. Miałam być w domu za trzydzieści minut. Weszłam do metra trzymając wielki bukiet. Przyzwyczaiłam się, że ludzie patrzą na mnie z powodu mojej wagi, ale teraz robili to dwa razy intensywniej ze względu na wielki bukiet, który niosłam. Wysiadłam z metra za dziesięć piąta. Zdążyłabym do domu tylko biegiem. Kiedy zaczęłam biec, spojrzenia się potroiły. Byłam już przy bramce obrotowej. Już za chwilę miałam być z daleka od ciekawskich spojrzeń, popędziłam w stronę bramki, ale o Boże! Nie mogłam przejść! Utknęłam! Tak, utknęłam w bramce. Nie mogłam się ruszyć ani do przodu, ani do tyłu. Przechodzący ludzie śmiali się ze mnie. Niektórzy się zatrzymywali i gapili. Zaczęłam płakać. Jednocześnie próbowałam się wydostać. Byłam w opłakanym stanie. Niektórzy próbowali mi pomóc. Jeden mężczyzna ciągnął mnie za ręce, a kobieta pchała za plecy. Uratowali mnie. W tym zamieszaniu bukiet całkiem się zniszczył, zostały tylko łodygi. Podziękowałam moim wybawcom. Wyrzuciłam łodygi. A resztę drogi do domu przepłakałam. W domu wszyscy już na mnie czekali. Nie mogłam im powiedzieć, że utknęłam w bramce. Za bardzo się wstydziłam. Zdmuchnęłyśmy świeczki, zgadnijcie, co stało się później. Marta wzięła mnie za rękę i zaprowadziła do mojego pokoju. Na łóżku leżał wielki bukiet kwiatów. Nie zapomniała o nim. Nie mogłam wydusić ani słowa. Po prostu ją przytuliłam i płakałam, płakałam bez końca. Nazajutrz była sobota. Przez cały dzień nie wychodziłam z pokoju. Po południu przyszła do mnie Marta. Czemu mi nic nie powiedziałaś zapytała. O czym spytałam? Tego? Odpowiedziała i pokazała mi filmik na telefonie. Ktoś nagrał, jak utknęłam w bramce i wrzucił to na YouTube. A. A film zyskał wielką popularność. W jeden dzień obejrzało go prawie 250 tysięcy ludzi. Na filmiku dokładnie zobaczyłam, w jaki sposób kwiaty się zniszczyły. Ludzie próbowali mi pomóc się dostać. Nie puszczałam bukietu mimo całego zamieszania. Ale kiedy już się uwolniłam, zostały mi same łodygi. To było jednocześnie smutne i śmieszne. Teraz to Marta mnie przytuliła i płakała. Po tym wydarzeniu postanowiłam schudnąć choćby nie wiem co. Powiedziałam o tym Marcie. Wzięła mnie za ręce. Zrobimy to razem, powiedziała. I naprawdę zrobiłyśmy to razem, bez niej by mi się nie udało. Jedna z koleżanek mamy jest dietetyczką. Stworzyła dla mnie jadłospis. Musiałam też ćwiczyć, ale ważne było zredukowanie kalorii. Musiałam jeść mniej. Nie było to łatwe. Tak jak inne rzeczy, chudnięcie zaczyna się w głowie. Jeśli zaczniesz nie będąc do tego przekonanym, twój umysł cię wykiwa i przerwiesz dietę. Ludziom takim jak ja sugeruję myślenie o powodach, dla których muszą schudnąć i zapisanie ich w zeszycie. Nie zaczynajcie, póki nie będziecie do tego w pełni przekonani. Nadal nie wierzę, że schudłam 72 kg. Kiedy zaczynałam, ważyłam 124 kg. Teraz waży 52. Chciałam schudnąć w zdrowy sposób, więc zajęło mi to dwa lata. Były też skutki uboczne. Ciągłe tracenie na wadze oznacza ciągłe kupowanie nowych ubrań. Musiałam zmieniać całą garderobę co trzy miesiące. Było to bardzo kosztowne. Na szczęście tata bardzo mnie wspierał. W zeszłym miesiącu świętowałyśmy nasze osiemnastą rodzinę. Nasza babcia bardzo mnie rozśmieszyła. przytuliła mnie zaraz po tym, jak zdmuchnęłyśmy świeczki. Nagle znieruchomiała. Kiedyś nie mogłam cię objąć, a teraz mogę, powiedziała. Powiedziała to tak naturalnie, że wszyscy wybuchnęliśmy śmiechem. Marta i ja dobrze się dogadujemy. Wiem, że czuję się trochę winna. Wstydzi się tego, jak mnie traktowała. Ale byłyśmy wtedy dziećmi. Jak wszystkie dzieci, miałyśmy prawo głupio się zachowywać. Jadłam jak szalona, fundując sobie nieszczęście. A ona uciekała od dzieciaka, który się sam unieszczęśliwiał. Jak mogłam wymagać, by mnie kochała, skoro sama siebie nienawidziłam? Jeszcze jedno. To do tych, którzy mają problemy z nadwagą. Nie czekajcie, aż utkniecie w bramce. Jak mówiłam, przekonajcie swój umysł i zróbcie co trzeba, aby schudnąć. I to tyle. Jeśli lubicie takie historie jak ta, zasubskrybujcie ten kanał. Do zobaczenia! Pa!